Hej, siemano, witam was w kolejnym odcinku, z tej strony oczywiście Bonguś. A w dzisiejszym materiale porozmawiamy sobie na temat, który prawdopodobnie najbardziej wyczekiwaliście, ponieważ no, w większej mierze ten kanał jest właśnie o tej konsoli. A mówimy tutaj oczywiście o Nintendo Switch w 2021 roku. Jeżeli takie filmy wam się podobają, no to pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę oraz suba. Zapraszam! Nintendo Switch jest naprawdę świetną konsolą i dowiedziałem się o tym dokładnie 3 marca 2017 roku, czyli w dzień premiery, gdy tak naprawdę wszyscy nie wiedzieli, czy Switchu będzie super udaną konsolą, a może wielką porażką, albo może nie taką wielką, ale porażką jak Nintendo Wii U, bo trzeba tutaj wspomnieć, że Nintendo Wii U niestety nie sprzedało się tak rewelacyjnie, jak chociażby właśnie wspominane tutaj Nintendo Switch. Na początku był dosyć duży problem z Nintendo Switch w Polsce, bo po pierwsze, kto w ogóle zna Nintendo w Polsce właśnie? A drugie, no to tak naprawdę dosyć dużo krążyło memów na temat tego, że Nintendo Switch kupuje się tylko do jednej gry, a mianowicie Zelda Breath of the Wild, i trudno się było z tym nie zgodzić, bo z tego co pamiętam jeszcze, jakie tytuły mi się udało dorwać, to był Bomberman oraz One to Switch, które uważam do dzisiaj za demo technologiczne właśnie Joy-Conów. Jednak z racji, że miałem już Nintendo Wii, Nintendo Wii U i te konsole, mimo tego, że właśnie Wii U się nie sprzedało, mi się i tak podobało, postanowiłem nabyć właśnie Switcha w dzień premiery i jak wiecie, do dzisiaj z niego korzystam. Chociaż nie nagrywam go już tak często, to i tak jest na top 1 miejscu w moim serduszku. Nintendo Switch, czyli pierwsza w historii pełnoprawna konsola hybrydowa, która łączy tak naprawdę doznania stacjonarne z przenośnymi, okazała się wielkim sukcesem. Na dowód tego możemy dać tutaj na przykład gry takie jak Skyrim, gdzie mamy naprawdę wielki otwarty świat, albo LA Noire, i to wszystko możemy zabrać ze sobą do kieszeni. To jest oczywiście niesamowite i na mnie robiło to mega wrażenie, gdyż właśnie po przesiadce na przykład z PlayStation Vita albo 3DS-a, gdzie te światy jednak były zmniejszone do preferencji przenośnej konsoli, no to tutaj robi to naprawdę dobre wrażenie. A chociażby i tutaj na starcie wspomniana Zelda Breath of the Wild oferuje przecież setki dobrze spędzonych godzin w właśnie świecie The Legend of Zelda. Na Switcha wychodzi multum tytułów AAA, nie to co na przykład na poprzednio wspomnianej PlayStation Vita, która jak wiecie miała słabe bardzo wsparcie, to tutaj dodatkowo mamy bardzo dobre wsparcie Nintendo, czego należało się spodziewać, bo nawet właśnie słabo sprzedające się Nintendo Wii U dostało naprawdę masę tytułów, a dodatkowo dostajemy gry AAA, ponieważ inni wydawcy są mega zainteresowani sprzętem z racji jego naprawdę doskonałej sprzedaży. I tym oto sposobem możemy zagrać w gry, jak to stereotypowo ludzie nazywają, dla dzieci, czyli piękne, kolorowe produkcje Nintendo, które no to nie nadają się dla starszych graczy, oczywiście w cudzysłowiu, oraz te mordercze produkcje dla pełnoletnich graczy, jak na przykład Mortal Kombat 11 albo Doom. Obecnie na rynku mamy trzy wersje konsoli, mianowicie Nintendo Switch wersji pierwszej, Nintendo Switch wersji drugiej, akurat wersji Animal Crossing, oraz Nintendo Switch Lite. Jeżeli chodzi o ich moc i na przykład czy któraś konsola wyświetla lepszą grafikę albo więcej klatek, to nie. Tutaj jest to zrównane i każda konsola tak naprawdę dysponuje tą samą mocą. Jedynie na Switchu Lite może się pojawić taka, nazwijmy to, delikatna iluzja optyczna, z racji tego, że on ma mniejszy ekran, wydaje nam się, że grafika będzie bardziej szczegółowa. Ale tutaj jeszcze należy oczywiście wrócić do tematu, że Nintendo Switch Lite nie podepniecie do telewizora i nie będziecie mogli odpinać Joy-Conów, co za tym idzie, nie będziecie mogli dać jednego Joy-Cona znajomemu, by razem z nim sobie pograć. Więc to są chyba największe wady tak naprawdę Nintendo Switch Lite, ale uważam, że świadomy konsument wie, że jest to konsola tylko przenośna i wtedy może sobie ją wybrać. Ja muszę powiedzieć, że Nintendo Switchem jestem zachwycony do tej pory, jednakże już jego moc nie jest taka niesamowita i strasznie widać jakby tutaj przeskok generacyjny, szczególnie po premierze PlayStation 5 i Xboxa Serii X. Widać to, że deweloperzy powoli olewają jakby konsolę Nintendo i te gry no nie wyglądają już tak dobrze. Jeżeli chodzi o moje ulubione gry na Nintendo Switch, którym poświęciłem pewnie najwięcej czasu, myślę, że byłoby to Mario Kart 8 Deluxe. Pewnie wysoko byłaby też Zelda Breath of the Wild, Mario Odyssey, Super Mario Maker 2, Splatoon 2, oczywiście również Tetris 99, bo to jest po prostu król.
I wydaje mi się, że naprawdę dużo czasu spędziłem również w Fortnite'cie. I jeżeli chodzi tutaj już o temat Fortnite'a, to pamiętajcie, że Fortnite, tak samo jak inne gry free-to-play, nie wymagają totalnie abonamentu online Nintendo, więc w te gry możecie sobie grać bez abonamentu online, natomiast w na przykład takim Splatoon 2, Super Mario Maker 2 czy Mario Kart Deluxe, no abonament jest wymagany i musicie po prostu to kupić. Dużo jest teraz plotek na temat Nintendo Switch Pro i wydaje mi się, że jest szansa na to, że konsola pojawi się w 2021 roku, a to za sprawą tego właśnie, co chyba już omawiałem, mianowicie, no jakby nie patrzeć, to ta grafika mega odstaje nam od PlayStation 5, Xboxa Series X i tu nawet nie jest taki wielki problem, co wydaje mi się, że deweloperzy powoli olewają jakby Switcha i nie optymalizują tej gry tak, jak powinno się optymalizować, tak mi się przynajmniej wydaje. No i tutaj właśnie wydaje mi się, że Nintendo będzie chciało powoli wypuścić lepszą, ulepszoną wersję konsoli, natomiast nie nastawiałbym się, że ta konsola będzie jakoś super tania i wydaje mi się, że Nintendo Switch tak samo jak w przypadku Nintendo Switch Lite wypuści po prostu droższą konsolę niżeli bazowy model, a to spowoduje tylko tyle, że nasze Switche dalej nie stanieją i nadal będziecie musieli wydać, nie wiem, 1400 zł około na konsolę Nintendo Switch w wersji zwykłej. Jakby nie patrzeć, konsola za niedługo będzie miała 4 lata, ja kupiłem ją w premierę i wydaje mi się, że jej wartość naprawdę spadła w niewielkim procencie, co jest naprawdę niesamowite, biorąc pod uwagę to, jak właśnie jest to, można nawet nazwać trochę archaiczny sprzęt w porównaniu właśnie do nowej generacji wypasionej konsol, która no niestety mnie zawiodła, jeżeli chodzi o PlayStation 5 i Xboxa Serii X, ale o tym może w innym materiale. Więc podsumowując cały materiał, czy Nintendo Switch w 2021 roku jest dobrym wyborem? No jak dla mnie, tak, naprawdę biblioteka gier jest bardzo zasobna, dodatkowo mamy zapowiedzianą premierę Zelda Breath of the Wild 2, czyli mam nadzieję, że powtórzy ona sukces pierwszej odsłony Zelda Breath of the Wild 1. No i mamy tutaj masę również świetnych tytułów, jak na przykład Luigi Mansion 3, na przykład Super Mario Maker, New Super Mario Bros. U Deluxe, chyba tak się to nazywa, mamy oczywiście Splatoon 2, Mario Tennis, Super Mario Maker, nie wiem czy mówiłem już, ale jeżeli nie, to powiedziałem, Super Smash Bros, no po prostu Mario Olimpiada, no to są naprawdę dobre gry i szczególnie bardzo mi się podobają te gry, że mają taki, jakby nazwijmy to, stary klimat gier konsolowych, czyli można w nie grać w local co-op na jednej konsoli przed TV, właśnie można sobie usiąść i pograć, to czego bardzo dużo gier teraz po prostu nie ma. Mam nadzieję, że o wszystkim powiedziałem w tym materiale. Jeżeli nie i macie jakieś pytanko, to oczywiście możecie zostawić go w komentarzu. Pamiętajcie właśnie, że w sekcji społeczność jest napisany komentarz, gdzie możecie wrzucać tytuły swoich filmów. Jest duża szansa, że je nagram. No chyba, że będą totalnie jakieś obce mi tematy i będę wolał się nie wypowiadać na ich temat. No ale to chyba tyle. Mówił do was Bonguś, mam nadzieję, że materiał wam się podobał, jeżeli tak, to zostawcie jeszcze łapkę w górę oczywiście oraz suba, by kontynuować tutaj oglądanie treści o konsolach, no i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Cześć!